Lizek, ja 1,5 lepto, parakalo. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie Ministrze. Rzeczywiście, tak jak mówili koledzy, przejęciu władzy przez Baszara al-Assada towarzyszyło wiele nadziei. Wielu dyplomatów, wielu polityków na świecie myślało, że jeżeli tą władzę w Syrii przejął młody, wykształcony w Wielkiej Brytanii lekarz, to będzie prowadził kraj ku reformom. Pozwolę sobie na prywatne wspomnienie. 2,5 roku temu miałem przyjemność przewodniczyć delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Parlamentu i w czasie spotkania z prezydentem Assadem pytaliśmy go, czy po reformach gospodarczych przyjdzie czas na reformy polityczne, na reformy państwa. Odpowiedź prezydenta Assada brzmiała: nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego zapotrzebowania, Syryjczycy jeszcze nie dojrzeli do tego. Dzisiaj widać, jak bardzo pan Assad się mylił. Dzisiaj dziesiątki tysięcy Syryjczyków na ulicach pokazują, że chcą wolnego państwa, że chcą demokracji, że chcą żyć w non-kraju. My musimy te działania wesprzeć i dlatego cieszą mnie działania Unii Europejskiej, cieszy mnie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Musimy oczywiście wzmocnić wysiłki, żeby przekonać Rosję, żeby przekonać Chiny i doprowadzić do rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρομέρο Ροπέζ για 1,5 λεπτό. Η κυρία Ρομέλο Ροπέζ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Gracias, señor ministro, señor comisario. La verdad es que voy a insistir sobre lo que